Witam Państwa, dobry wieczór. Bardzo dziękuję za przyjęcie. Proszę Państwa, mam ogromną przyjemność po raz 23 przywitać Państwa na spotkaniach poetyckich. Nie wiem, czy jest czym się chwalić, ale proszę Państwa, od początku mam przyjemność uczestniczenia w tejże właśnie imprezie, po tej właśnie stronie. Ale proszę Państwa, również wkraczamy w wiek dorosły. Po raz 18 spotykamy się na ogólnopolskim przeglądzie czy festiwalu piosenki poetyckiej, poetycka stajnia, która jest jednocześnie kwalifikacją do Festiwalu Piosenki Studenckiej w Krakowie. I tak po kolei, proszę Państwa, jako pierwsza wystąpi Katarzyna Sucik utworem Dzika Jabłoń, następnie Renata Zagórska Upojenie. Obie panie są z Młodzieżowego Domu Kultury Wrocław w Śródmieście. A następnie jako trzeci wystąpi Grzegorz Paczkowski w utworze Anioł S. Grzegorz przyjechał do nas z Warszawy. I na zakończenie Jagoda Różycka, Lotnia, bardzo blisko po Zbielawy. Zapraszam Państwa na część finałową. Smaku leśnych jagód. Już nie szukam Twoich ust. Już nie szukam Cię w szelestach. Gdy zaskrzypi leśny chrust. Lato zbiera się do drogi.
jest taki wiatr, co nozdrza mężczyzny rozchyla. Jest mróz, co szczęki mężczyzny z marmurza. Jest taki mróz, nie jesteś dla mnie tym Janek, ni róża, ani też czułe pod miesiącem chwile. Lecz ciemny wiatr, lecz biały mróz. Ale w kurzu dróg, których nikt już dawno nie pamięta. Ofiara losu żałosna i śmieszna, tak absurdalna, że niegodna wiary. Z grzbietu ci skrzydła zerwał pęd powietrza, gdy się nasz łączył los, milczały fanfary. Wleczesz się za mną przez zmęczone miasto. Łeb nieprzytomny, gdzie poładnie kładziesz i wściekłe groźby na ustach ci gasną. A potem płaczesz, gdy do ciebie dotrze, że wciąż ci braknie rozsądku i sprytu. I że sam jesteś i że ci niedobrze, bo dla anioła pacierz nie spirytus. Nie dla anioła nocleg na peronie, otrzepywanie się co ranek z grzechu. Ból, co od dziecka w kamień zwiera dłonie, więc się nie dziwię, że ci nie do śmiechu. Który z nas
nas, którym ma się opiekować. Trzeba by w końcu to z górą dogadać. Ktoś przecież nas w ten absurd wmanewrował, że ty się potkniesz, ale ja upadam. Jesteśmy jakoś tak ze sobą spięci, jakby miał jeden oddech dwóm wystarczyć. Tak samo słabi, tak samo nieświęci, powracający z wszystkich walk na tarczy. Ciężko, gdy los mnie właśnie z tobą zbliżył, jest mi uwierzyć w moc przydrożnych krzyży. Ciężko, gdy los mnie właśnie z tobą zbliżył, jest mi uwierzyć w moc przydrożnych krzyży. Ciężko, gdy los mnie właśnie z tobą zbliżył, jest mi uwierzyć w moc przydrożnych krzyży. Które nie dają przed myślą się ustrzec, że właśnie ciebie co dzień widzę w lustrze. Świat do nikąd goni.
każdy dzień. Takie imprezy jak Dzierżoniów są czymś niesłychanie istotnym. Ja mam szczególne szczęście, że przewodnicząc Radzie Artystycznej Studenckiego Festiwalu Piosenki, również jak Państwo widzą, nie jestem raczej studentem, ale jestem związany z tym festiwalem od 1962 roku, w którym po raz pierwszy się odbył i kiedy moja przyjaciółka Ewa Demarczyk została jedną z laureatek. Także ten festiwal być może jest celem pierwszym ludzi, którzy startują w takich imprezach jak właśnie Poetycka Stajnia w Dzierżoniowie. Ale przyznamy trzy równorzędne drugie nagrody tego festiwalu. Jest to swoiste uznanie dla poziomu i mam nadzieję, że Państwo wiedzą, że pewnie w innym przypadku byśmy je nazwali zwykłymi wyróżnieniami, a to są nagrody, ponieważ ludzie, którzy je dostają, zasłużyli na tytuł laureata. I te nagrody w każdą określonej wysokości, której nie będę tutaj wymieniał, otrzymują pani Katarzyna Sudzik. Dyrektor wraz z przedstawicielem jury wręczają nagrody. Drugą nagrodę, którą otrzymać powinna Weronika Makowska z Bielawy, będzie prawdopodobnie przesłana pocztą, ponieważ pani Weronika Makowska dzisiaj zażywa sławy w Sieradzu. Natomiast trzecią laureatką drugiej nagrody tego konkursu jest pani Renata Zagórska. Pierwszą nagrodę przyznaliśmy ex aequo, Złote Podkowy Pegaza oraz nagrody finansowe też w ustalonej wysokości, wyższej niż nagrody drugie, otrzymują pani Jagoda Różycka i pan Grzegorz Paczkowski. Natomiast jury jednocześnie postanowiło nominować do finału 54. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie, który nastąpi w roku przyszłym, panią Jagodę Różycką.